Kolejne prestiżowe wyróżnienie dla Gorzowskiego Zakładu Utylizacji Odpadów. Tym razem firma jako jedyna w województwie lubuskim otrzymała akt nominacji w Narodowym Konkursie Ekologicznym Przyjaźni Środowisku w kategorii Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku. Narodowy Konkurs Ekologiczny organizowany jest już od 10 lat pod patronatem honorowym prezydenta RP przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Ja myślę, że to jest dopiero początek wyróżnienia. Konkurs Przyjaźni Środowisku jest chyba najbardziej prestiżowym konkursem tego rodzaju w Polsce. Jest pod auspicjami prezydenta państwa. I na razie jest pierwszy etap, czyli ZUO dostało nominację na laureata tego konkursu, co jest najwyższym wyróżnieniem. Jest to jako jedyna firma tutaj z naszego regionu, z województwa lubuskiego. I mam przekonanie, że zostanie ZUO tym laureatem i w lutym pojedziemy na wielką galę wręczenia. Ten czas osobiście pan prezydent państwa wręcza te wyróżnienia, bo już raz mieliśmy okazję w takiej gali uczestniczyć. Tak wyjątkowe wyróżnienie to efekt wieloletniej, wytężonej pracy, a także sprawnego i trafnego zarządzania firmą. Wiele aspektów jest ocenianych firmy i wpływu bezpośredniego na środowisko, inwestowania w kierunku poprawy środowiska jest oceniana. Również rola firmy w regionie, jeżeli chodzi o stymulowanie poprawy środowiska, i myślę, że w tym wszystkim długo się sprawdza i dlatego zostaliśmy nominowani do tego poważnego wyróżnienia. Zakład Utylizacji Odpadów wciąż się rozwija. Dzięki inwestycji i modernizacji staje się coraz potężniejszym, prężnie działającym zakładem, którego głównym celem jest funkcjonowanie w zgodzie z ekologią i środowiskiem naturalnym. Najlepszym przykładem jest nowy projekt zakładu. Tym razem zakład do unieszkodliwienia skażonych gruntów.